Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Bydgoszcz to miasto, w którym niektóre drogi bardziej przypominają wieś i o tym głośno mówią niektórzy mieszkańcy. Michał Adamski, witam Państwa, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Woda z góry spływa, ponieważ nie jest w żaden sposób uregulowana, kanalizowana, nie ma rynsztoków. Te nasze ulice są cały czas zapomniane. Nie ma konkretnego planu na przyszłość. Oczekujemy przede wszystkim zainteresowania tematem dróg gruntowych w Bydgoszczy. Pan prezydent jest za budową dróg osiedlowych, ale muszą być przejrzyste kryteria. Ten temat za chwilę, a co jeszcze dzisiaj u nas? Siedem razy więcej przypadków zażywania dopalaczy. Zaczęło mi boleć serce. Obudziłem się już na oddziale. Czy akcje profilaktyczne zmniejszą liczbę zatruć? Nie łudźmy się, że jakakolwiek kampania wyeliminuje to z rynku. Trwa walka o pałac w Lubostroniu. Rozmawiać i konsensusy znajdywać. Zabytek na razie pozostaje w państwowych rękach. Rozstrzygnięcie w sądzie administracyjnym to jedno. Druga sprawa to kwestia postępowania cywilnego. TVP Bydgoszcz bliżej widza, również w wirtualnym świecie. Telewizja jest dla widzów, ale my też tworzymy tę telewizję z widzami. Ponad 230 przypadków zatruć dopalaczami w regionie podczas wakacji. Po niedozwolone środki tego lata sięgnęło 7 razy więcej mieszkańców Kujaw i Pomorza niż rok temu. Służby sanitarne podsumowują swoje działania w walce z producentami śmiertelnie groźnych używek, a władze Torunia rozpoczynają kampanię edukacyjną Stop Uzależnieniu. Chciał spróbować czegoś nowego. To był piątkowy wakacyjny wieczór. Zaczęło się od euforii, a skończyło w szpitalu. 23-letni Wojciech dopalaczom dziś mówi zdecydowane nie. Zrobiło mi się tak duszno. Zaczęło mnie boleć serce. Obudziłem się już na oddziale. Lekarz, mama powiedzieli mi, co się ze mną działo. Ja się cieszę, że to się skończyło tak, jak się skończyło na odtruciu. Tylko w lipcu w regionie odnotowano 193 przypadki zatruć dopalaczami. Rok wcześniej było ich 34. W sierpniu do kujawsko-pomorskich szpitali pod wpływem tego typu substancji trafiły już 43 osoby, ale to i tak 23 więcej niż przed rokiem. Od stycznia zatruć było 442, w tym samym okresie w 2014 roku 94. Żyjemy bardzo szybko, mamy żyć jeszcze szybciej, cały czas sięgamy po to, co jeszcze nieosiągalne. W związku z tym też jest ta zwiększona chęć takich doświadczeń, przekraczania kolejnych granic. Skutki eksperymentów mogą być jednak nieodwracalne. Uszkodzona wątroba, nerki, a nawet serce. Takie spustoszenie w organizmie wyrządzają dopalacze. Nieznany skład utrudnia lekarzom leczenie. Niełatwa jest też walka z producentami używek. Owszem, możemy doprowadzić do tego, że wydamy decyzję, nałożymy karę pieniężną, która jest przewidziana od 20 tysięcy do miliona nawet złotych, no więc wydawałoby się, że bardzo dotkliwa kara, tylko jeszcze żadna z tych kar nałożona, przynajmniej u nas w Toruniu, nie została wyegzekwowana. Dlatego władze Torunia stawiają przede wszystkim na profilaktykę. W październiku w przestrzeni miejskiej pojawią się billboardy i ulotki informujące o konsekwencjach zażywania dopalaczy. Będą spotkania dla młodzieży i studentów. Nie łudźmy się, że jakakolwiek kampania wyeliminuje to z rynku. To jest narkobiznes. Pamiętajmy o tym, że to jest 1/3 dochodów wszystkich mafii na świecie. Są to ogromne pieniądze, z których oni nie zrezygnują. Natomiast pytanie jest, czy my to kupimy. Chociaż według danych służb sanitarnych największą grupę osób wśród tych, które w regionie zatruły się dopalaczami, stanowią dorośli między 20 a 50 rokiem życia, organizatorzy kampanii stawiają na edukację już najmłodszych. My działamy w szkołach, jako Toruńska Straż Miejska, taka praca troszeczkę u podstaw. Mamy przygotowanych szereg różnego rodzaju programów profilaktycznych z zakresu różnego rodzaju uzależnień. Miejska kampania ma uzupełnić tę ogólnopolską policję i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wszystko po to, by przekonać młodych ludzi, że nie warto ryzykować życiem. Toruń, Katarzyna Prędkowska. Przyszłość pałacu w Lubostroniu nadal w zawieszeniu. Sąd administracyjny w Warszawie wstrzymał decyzję ministra rolnictwa o zwrocie pałacu dawnym właścicielom. Oznacza to rozpoczęcie drogi sądowej. Batalia o jeden z najpiękniejszych zabytków w regionie może więc trwać latami. O odzyskanie nieruchomości walczy hrabia Leon Skurzewski, dzisiaj mieszkaniec Australii.
Pałac w Lubostroniu to ciągle własność Skarbu Państwa. Jednak od 3 lat chce go odzyskać dawny właściciel, hrabia Leon Skórzewski. Rodzina wyemigrowała do Australii po tym, jak państwo wywłaszczyło arystokratyczne rody z ich majątków. Teraz upominają się o swoje. Należałoby rozmawiać i konsensusy znajdywać. Na razie rozmów nie ma, jest walka na argumenty. Według hrabiego Skórzewskiego majątek nie podlega ustawie rolnej Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, bo nie prowadzono tu działalności rolniczej, a obiekt miał jedynie charakter reprezentacyjny. Innego zdania byli prawnicy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Świadkowie potwierdzali jakby łączność funkcjonalną, czyli związanie tego z nieruchomością. Tam było dziesiątki tysięcy hektarów użytków rolnych. Hrabia odwołał się od decyzji urzędu do ministra rolnictwa. Ten uznał, że majątek powinien wrócić do hrabiego, ale dotychczasowy właściciel majątku, Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, zaskarżyła decyzję ministra do sądu administracyjnego. Sąd wstrzymał decyzję ministra. Argumentując to, że mógłby nastąpić do rozstrzygnięcia sprawy na drodze administracyjnej wpis do księgi na rzecz byłego właściciela. Proces może trwać latami. To opinia prawników, którzy właśnie w Lubostroniu dyskutowali o ochronie zabytków. Według nich nawet pomyślna decyzja sądu administracyjnego dla dawnych właścicieli nie kończy ich starań o odzyskanie majątku. Rozstrzygnięcie w sądzie administracyjnym to jedno. Druga sprawa to kwestia postępowania cywilnego w zakresie wydania obiektu. Do dziś państwo nie rozliczyło się z dawnymi właścicielami, którym PRL odebrał wszystko. Pałac w tym czasie odzyskał swoją świetność dzięki wsparciu państwa. Tak jeszcze w latach 70. wyglądała wozownia. Dziś kompleks pałacowy cieszy oko i służy społeczności całego regionu. To nie znaczy, że właściciele powinni być pozbawieni swoich praw, ale można by było zaproponować rozwiązanie polegające na zapłacie odszkodowania, pozostawiając instytucję kultury działającą dla dobra wszystkich. Sam pan Skórzewski twierdzi, że jest to rzecz dla niego niewyobrażalna, aby nawet po odzyskaniu pałacu mógł go utrzymywać, więc na pewno musi dojść do tego konsensusu. Ministerstwo Rolnictwa czeka na ostateczne rozstrzygnięcie sądowe w tej sprawie. Lubostroń, Krystyna Rymaszewska. Założyli kalosze i przyszli do Urzędu Miasta Bydgoszczy. Mieszkańcy osiedli Miedzeń i Prądy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na problem nieutwardzonych dróg osiedlowych. Dzisiaj złożyli pismo do prezydenta, w którym przekonują, dlaczego tak bardzo zależy im na przebudowie takich ulic. Podobny problem mają mieszkańcy innych osiedli, bo łącznie w Bydgoszczy na utwardzenie czeka ponad 200 km dróg gruntowych. W taką pogodę droga jest przejezdna, ale gdy popada, ciężko jest tu przejść, a nawet przejechać. Pan Włodzimierz mieszka na tym osiedlu od 30 lat. Woda z góry spływa, ponieważ nie jest w żaden sposób uregulowana, kanalizowana, nie ma rynsztoków, więc szeroką falą płynie, niszcząc po drodze nawierzchnię. Mieszkańcy Miedzynia i osiedla Prądy walczą o utwardzenie nawierzchni ulic. Do tej pory bezskutecznie. Jakiekolwiek podjęte działania kończą się fiaskiem. Kończy się też cierpliwość mieszkańców. Staramy się dorównywać do najlepszych, natomiast te nasze ulice są cały czas zapomniane. Nie ma w tym momencie, przynajmniej ja o tym nie wiem, konkretnego planu na przyszłość, żeby zrealizować budowę ulic i to najbardziej boli. Przedstawiciele Bydgoskiego Stowarzyszenia Miedzyń i Prądy kilka miesięcy temu złożyli w urzędzie autorski projekt. Zakładał on przekazanie części podatku od nieruchomości na budowę dróg. Wtedy projekt nie trafił pod obrady radnych. Mieszkańcy jednak nie złożyli broni i w kaloszach, butach jak twierdzą, adekwatnych do miejsca, w którym mieszkają, przenieśli się przed bydgoski ratusz. Oczekujemy przede wszystkim zainteresowania tematem dróg gruntowych w Bydgoszczy. Nie poddamy się tak łatwo. Mieszkańcy przygotowali pismo do prezydenta, w którym przypominają, jak ważne jest utwardzanie dróg osiedlowych. Teraz trzeba poczekać. Do końca listopada prezydent Rafał Bruski ma przedstawić strategię dotyczącą dróg gruntowych. Pan prezydent jest za budową dróg osiedlowych, ale muszą być przejrzyste kryteria oraz pewna informacja na temat inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a drogi osiedlowe niestety ze środków unijnych nie mogą być budowane. Temat dróg gruntowych zostanie poruszony podczas sesji. Radni zajmą się projektem uchwały radnego Bogdana Dzekanowskiego, który proponowałby rocznie na remont dróg osiedlowych przeznaczać 35 milionów złotych. Bydgoszcz, Agata Chyłka. Oglądają państwo główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Odblaski mogą uratować życie. Trwa akcja Caritas. Wyjątkowy kwartet na bydgoskim festiwalu muzycznym.
Żona posła Łukasza Zbonikowskiego wycofuje oskarżenia wobec męża. W ubiegłym tygodniu zawiadomiła policję o tym, że mąż siłą zabrał jej telefon. Teraz w nadesłanym do mediów oświadczeniu wycofuje się z tego. Z kolei posłowie PiS startujący do Sejmu z okręgu toruńsko-włocławskiego odradzają wyborcom głosowanie na Łukasza Zbonikowskiego. Żona Łukasza Zbonikowskiego informuje, że między nią a mężem doszło do nieporozumienia i prosi o niewciąganie jej i jej bliskich, tu cytat, w działania wymierzone w męża w kampanii wyborczej. Kobieta zgłosiła się w nocy 12 września na policję w Chełmie, informując, że mąż siłą zabrał jej telefon. Po tym jak sprawa została nagłośniona, Prawo i Sprawiedliwość zawiesiło Łukasza Zbonikowskiego w prawach członka partii i cofnęło mu rekomendacje do startu w wyborach. Włocławski poseł nie wycofał się jednak z kandydowania i startuje z trzeciej pozycji PiS na liście. Partia nie może go skreślić, bo listy zostały już zarejestrowane. Dlatego w oświadczeniu rozesłanym do mediów Anna Sobecka, Jan Krzysztof Ardanowski, Krzysztof Czabański, Józef Łyczak i Maria Mazurkiewicz przypominają, że poseł stracił zaufanie partii i proszą, by nie oddawać na niego głosów, bo byłoby to ze szkodą dla PiS. Jacek Kowalski, toruński kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, inauguruje kampanię wyborczą. Zapewnia, że po wyborze nie zapomni o swoim mieście. Jacek Kowalski rozpoczął swoją wyborczą kampanię na piłkarskim boisku. Posłom Platformy Obywatelskiej z regionu pokazał czerwoną kartkę. Według kandydata w czasie swojej parlamentarnej pracy nie zadbali odpowiednio o interesy Torunia i okolic. Jestem przekonany, że tak jak prezydent Zalewski ostatnio zaapelował do parlamentarzystów ziemi toruńskiej, panowie, obudźcie się, bo przeszły niekorzystne zapisy w ustawie metropolitalnej. Pan prezydent do mnie nie będzie apelował, ponieważ ja sam będę do prezydenta chodził i będę się pytał, panie prezydencie, czego to nie potrzebuje, za czym lobbować. Wymieniamy posłów z Torunia. Właśnie tak brzmi hasło wyborcze Jacka Kowalskiego podczas nadchodzących wyborów. Lider Platformy Obywatelskiej w regionie, Tomasz Lenz, odmówił komentarza w tej sprawie. Kamizelka odblaskowa może uratować życie. W ośrodku szkoleniowym Caritas diecezji toruńskiej po raz siódmy ruszyła akcja Jestem widoczny, jestem bezpieczny. Uczniowie zerówek i pierwszych klas szkoły podstawowej otrzymali odblaskowe gadżety i dowiedzieli się, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo na drodze. Znów na lewo. W lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. Zasady przechodzenia przez jezdnię są proste, ale mogą uratować życie. Bardzo ważna rzecz, słuchajcie, nie przebiegamy przez przejście dla pieszych. Odpowiedniego zachowania na drodze warto uczyć od najmłodszych lat, by wyrabiać w dzieciach właściwe nawyki. Jak należy zachowywać się na drodze, czyli czego nie wolno pieszym, że nie wolno przebiegać przez przejście dla pieszych, że nie wolno się bawić w pobliżu drogi. To są takie informacje dla nas wydaje się podstawowe, a jednak dla dzieci warto, żeby jak najczęściej im to przypominać i żeby o tym pamiętali, gdy kroczą pieszo do szkoły. A podczas drogi powinni być nie tylko uważni, ale też widoczni dla kierowców. W ramach akcji Jestem widoczny, jestem bezpieczny toruńskiej Caritas przygotowano dla najmłodszych 1000 odblaskowych kamizelek. Wartościowe rady przekazali także pracownicy z Toruńskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Polskiego Czerwonego Krzyża i policjanci. Wszystko po to, by dla bezpieczeństwa dzieci ciągle paliło się zielone światło. Nawet co czwarty Polak może być zagrożony wykluczeniem społecznym, wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego. To zjawisko dotyka zarówno dorosłych, jak i dzieci. O sposobach zapobiegania wykluczeniu debatowali w Bydgoszczy specjaliści z regionu. Niepełnosprawność, zaburzenia neuropsychiatryczne, autyzm to tylko nieliczne przykłady schorzeń, które narażają osoby w różnym wieku na społeczne wykluczenie. W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja dotycząca wsparcia rozwojowo-edukacyjnego dla osób nim dotkniętych i ich rodzin. Specjaliści dyskutowali m.in. o skali tego zjawiska w regionie, przeciwdziałaniu i o roli samorządów w pomocy osobom wykluczonym. Stolica ma warszawską jesień, Bydgoszcz, festiwal muzyczny. Podczas 53. odsłony festiwalu, oprócz Wielkiej Symfoniki, publiczność słucha też muzyki kameralnej w prawdziwie mistrzowskim wykonaniu. Wczoraj wieczorem wystąpił jeden z najsłynniejszych kwartetów europejskich, Apollon Musaret, którego członkiem jest m.in. bydgoszczanin, znakomity skrzypek Paweł Zalejski. Początkowo koncert kwartetu Apollon Musaret planowany był w sali kameralnej, ale renoma zespołu zrobiła swoje i publiczność wypełniła całą dużą salę koncertową. Zespół założony został 9 lat temu w Wiedniu przez 4 polskich artystów, wśród których jest grający na skrzypcach bydgoszczanin Paweł Zalejski. Jest to okazja dla mnie szczególna, ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy z kwartetem mamy przyjemność wystąpić dla mnie w domu. Oczywiście dla mnie też podniecenie i
Z drugiej strony to jest zaszczyt oczywiście zagrać tutaj w dużej sali. W repertuarze kwartetu ważne miejsce zajmuje polska muzyka współczesna, m.in. utwory Krzysztofa Pendereckiego. Na festiwalu publiczność usłyszała jego kompozycję z 2008 roku Kartki z nienapisanego dziennika. To jak gdyby potwierdza tą ideę, myśl dyrektora Szwalbego. Przybliżyć nam, krajowi, a może i światu, to, co mamy najpiękniejszego, muzykę polską. Zespół ma na swoim koncie wprost imponującą liczbę prestiżowych nagród, a do największych sukcesów należy m.in. zwycięstwo na 57. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym ARD w Monachium. To otworzyło nam wiele drzwi sal koncertowych. To była taka wizytówka, taki znak jakości. Festiwalowy koncert ujawnił wielki kunszt zespołu, co pokazało choćby wykonanie pełnego góralskich nut utworu Henryka Mikołaja Góreckiego Już się zmierzcha. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. A u nas czas na informacje sportowe, czyli spotkanie z Arturem Onackim. Dzień dobry. Dzień dobry. Wioślarstwo w centrum miasta. Na świecie to może niecodzienny widok, ale w Bydgoszczy jak najbardziej naturalny. Podobnie jak Wielka Wioślarska o Puchar Brdy, która w najbliższą sobotę rozegrana zostanie już po raz 24. To wyjątkowa impreza, a potwierdzają to najlepsi polscy wioślarze. Największe wioślarskie święto w Polsce, a tym bardziej w Bydgoszczy, w mieście, gdzie to wioślarstwo bardzo dobrze, jakby można powiedzieć, stoi. Dla mnie w tym roku niestety Wielka Wioślarska z brzegu leczy kontuzję. Nie możemy startować, nie możemy wesprzeć naszych dziewczyn z klubu, także będę mocno kibicować i mam nadzieję, że będzie dużo ludzi, na co serdecznie zapraszam. Nie ma co ukrywać, to jest najlepsze miasto dla wioślarstwa. Ja Bydgoszcz daję zawsze za wzór nie tylko wioślarską, ale też zagospodarowania wody. Jednym z wyścigów podczas Wielkiej Wioślarskiej jest pojedynek mistrza z wicemistrzem Polski. W tym roku to ósemki Lotto Bydgoski i toruńskiego AZS UMK. Co o tej bydgosko-toruńskiej potyczce na wodzie sądzi Ryszard Tablewski z ósemki Lotto Bydgoski? Posłuchajmy. To jest taka odwieczna rywalizacja, nie tylko na żyżlu, ale też na wodzie. Ogólnie w każdej jakby tutaj dyscyplinie życia. Jest to rywalizacja bydgosko-toruńska. Chociaż koledzy z Torunia, to są nasi koledzy, przyjaciele, znamy się, ale na wodzie żaden nie ustępuje. 24. Wielka Wioślarska już coraz bliżej. Relacji z tego wydarzenia nie zabraknie na antenie TVP Bydgoszcz. Przed telewizory zapraszamy w sobotę o godzinie 19. Dziś natomiast podczas spotkania w klubie Lotto Bydgoszcz wspominano również pierwsze polskie złoto olimpijskie w wioślarstwie, które zdobyli w Sydney Robert Sycz i Tomasz Kucharski. Od tego momentu mija 15 lat i z tej okazji zaprezentowano specjalne znaczki pocztowe z wizerunkami mistrzów, ale o tym więcej w serwisie sportowym po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. A ja zapraszam na program Samorządni. Jutro dyskusja o zdrowym odżywianiu w szkołach. Nowe zasady żywienia w szkołach budzą ogromne kontrowersje. Rozporządzenie ministra zdrowia zabrania stosowania w szkolnych stołówkach podstawowych przypraw. Rodzice i uczniowie protestują. Politycy przyznają, że doszło do absurdu, a inspektorzy sanepidu przygotowują się do kontroli jadłospisu. O żywieniowych normach i zdrowiu uczniów dyskutować będą goście programu Samorządni w środę, czyli jutro o godzinie 19. Samorządni, polityka dla ludzi, rozmowa dnia czy zbliżenia. Wszystkie nasze programy mogą Państwo oglądać na żywo przed telewizorem albo w komputerze, telefonie lub na tablecie. Jesteśmy na popularnych portalach i kanałach każdego dnia 24 godziny na dobę na całym świecie. Zmienia się rzeczywistość, a my razem z nią. Ulica Fordońska w Bydgoszczy ma... TVP Bydgoszcz jest na wyciągnięcie ręki. I to dosłownie. Wystarczy komputer, tablet lub telefon z dostępem do internetu, by śledzić nasze programy. O każdej porze dnia i nocy jesteśmy na kanale YouTube. Dzięki temu regionalne informacje można oglądać z dowolnego miejsca na świecie. Widz może być dzięki temu bliżej nas i zareklamować nasz kanał na YouTubie swoim znajomym, kolejnym znajomym. I w ten sposób powiększamy grono widzów na YouTubie. Najświeższe tematy i propozycje można też śledzić na portalach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku i Twitterze. Komentarze naszych widzów cytujemy w materiałach. Widziałam to na własne oczy i dalej nie mogę w to uwierzyć.
a nadesłane zdjęcia i filmy pokazujemy na antenie. Ja jestem turystą, który przyjeżdża tutaj do Przyjezierza od wielu, wielu lat i zauważyłem, że w okresie 2-3 lat woda tak upadła. Nazywam się Diana Jurczak, jestem rodowitą bydgoszczanką. W ubiegłym roku, w październiku, przeniosłam się do Amsterdamu. Kilka dni temu wydaliśmy teledysk taneczny. Telewizja jest dla widzów, ale my też tworzymy tę telewizję z widzami. Stąd też często apelujemy do naszych widzów o to, żeby nadsyłali nam wszelkiego rodzaju informacje. Dzisiaj to już nie tylko informacja ustna, pisemna, ale również na przykład zdjęcia, które widzowie mogą do nas przesyłać, również jakieś filmiki interesujące o wielu ważnych, ciekawych wydarzeniach. A to już relacje z regionu, które dziś przesłali nam widzowie. Są w samym centrum wydarzeń, nagrywają telefonami krótkie filmy i współtworzą serwis informacyjny. OSP w Dobczu dostała kamerę termowizyjną. Oto jest, prezentuję ten sprzęt, którego cena jest około 20 tysięcy złotych. W Muzeum Okręgowym w Toruniu otworzono dzisiaj bardzo ciekawą wystawę. Można obejrzeć na niej najstarsze i najciekawsze z pocztówek, które znajdują się w zbiorach domu Mikołaja Kopernika. Jest co oglądać i to bardzo ciekawy zbiór. To mieszkańcy regionu są świadkami ciekawych wydarzeń. Często znajdują się w miejscach, gdzie akurat coś się dzieje. Wystarczy to zarejestrować. Dzięki takim nagraniom każdego dnia nowi reporterzy mogą dołączyć do redakcji zbliżeń. Idziemy z duchem czasu, można więc lajkować ten materiał, a także prognozę pogody. Za oknem ostatnie chwile lata, trwają więc przygotowania do jesieni. O pogodzie i przyrodzie teraz Joanna Sikora. Dzień dobry. Dzień dobry. Powoli kończy się lato. Jutro mamy początek kalendarzowej jesieni. Jesień to taki czas, kiedy zwierzęta przygotowują się do zimy. Gromadzą między innymi pożywienie. No i w czasie spacerów można choćby obserwować wiewiórki. One w czasie tej pory roku zmieniają również swoją barwę. Ich futerko staje się bardziej ciemne. Poza tym bardzo lubią zbierać orzechy, które kryją potem w różnych takich swoich magazynach. Czasami zdarza im się zimą zapomnieć, gdzie schowały te zapasy, no ale jedno jest pewne, chcą przygotować się do tej nadchodzącej pory roku, a więc tej zimy jak najlepiej, bo trzeba powiedzieć, że one nie zasypiają. One zimą także będą szukać pożywienia. Będą przygotowane, jeśli będą oglądały prognozę pogody. To była Joanna Sikora, dziękuję bardzo. Internetowy teatr TVP dla szkół powraca. Już jutro premiera spektaklu o krasnoludkach i sierotce Marysi. Sztukę przygotowuje zespół teatru w Gorzowie Wielkopolskim. O krasnoludkach i sierotce Marysi to barwna, pełna przygód opowieść o przyjaźni i miłosierdziu z zachowaniem uroku ówczesnego języka. Przedstawienie skierowane jest do młodszej publiczności, ale z pewnością zachwyci także starszych. Spektakl transmitowany prosto z Gorzowskiego Teatru rozpocznie się o godzinie 11.30. Przypomnę Państwu teraz nasze najważniejsze tematy. Siedem razy więcej przypadków zażywania dopalaczy. Zaczęło mi boleć serce. Obudziłem się już na oddziale. Czy akcje profilaktyczne zmniejszą liczbę zatruć? Nie łudźmy się, że jakakolwiek kampania wyeliminuje to z rynku. Trwa walka o pałac w Lubostroniu. Rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać i konsensusy znajdywać. Zabytek na razie pozostaje w państwowych rękach. Rozstrzygnięcie w sądzie administracyjnym to jedno. Druga sprawa to kwestia postępowania cywilnego. TVP Bydgoszcz bliżej widza, również w wirtualnym świecie. Telewizja jest dla widzów, ale my też tworzymy tę telewizję z widzami. W internecie informacje non-stop, a ja na wieczorne wydanie zbliżeń zapraszam Państwa o 21.45. Do zobaczenia.